Pierwsze, co się dzieje w roślinie, to zmiany właśnie na poziomie chlorofilu, czyli degeneracja chlorofilu, a więc bardzo groźne dla funkcjonowania liścia. Dzień dobry, nazywam się Ewa Sucharzewska, jestem pracownikiem Katedry Mikrobiologii i Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuję się grzybami chorobotwórczymi roślin, więc chodzę, poszukuję materiału badawczego w postaci liści, pędów czy chorych korzeni, a następnie w laboratorium sprawdzam, jakie mikroorganizmy powodują te choroby. Naszym zadaniem badawczym dzisiaj jest powierzchnia liścia. Obserwując makroskopowo i mikroskopowo powierzchnię liścia, możemy sprawdzić, co na niej się znajduje. Jeżeli chodzi o mikroorganizmy chorobotwórcze, to jak sama nazwa wskazuje, powodują one na powierzchni liścia różnego rodzaju objawy, które możemy obserwować nieuzbrojonym okiem, dlatego że powodują różnego rodzaju objawy. Te objawy związane są ze zmianą zabarwienia liści, kiedy liść z koloru zielonego zmienia nam zabarwienie na kolor na przykład biały, tutaj widzimy akurat, albo na kolor brązowy. Widoczne są różnego rodzaju plamistości, pomarańczowe, brązowe, nekrozy liści i to bardzo łatwo zauważyć w terenie. Dlatego naszą pracę możemy podzielić na część terenową i część laboratoryjną. W terenie możemy poprosić uczniów o zebranie materiału badawczego, wcześniej oczywiście wyjaśniając, pokazując im symptomy chorobowe na przykład na zdjęciach i możemy iść w teren. Każdy uczeń ma za zadanie zebrać swój materiał badawczy. Po przyniesieniu do laboratorium musimy mieć sprzęt, oczywiście mikroskopowy, najlepiej żeby to były mikroskopy stereoskopowe, a na pewno mikroskopy optyczne. Oczywiście w teren możemy zabrać też lupy podręczne, które już w terenie pomogą uczniom zaobserwować jakieś drobne zmiany chorobowe. W laboratorium albo w klasie z danego materiału wykonujemy prosty preparat mikroskopowy. Przy czym, jeżeli chcemy, żeby zadanie było dosyć łatwe dla uczniów, należy taki materiał zebrać w okresie późnoletnim albo wczesnojesiennym. Wtedy najlepiej właśnie widać na liściach nie tylko objawy chorobowe, ale też nagromadzenie się czynnika chorobotwórczego, które uczeń bardzo łatwo może przenieść do kropli wody, wykonując preparat mikroskopowy. Do preparatu mikroskopowego będą nam potrzebne standardowe szkiełka podstawowe, które znajdują się w każdej niemal pracowni biologicznej, szkiełka nakrywkowe i woda. Nie musi być destylowana, może być woda wodociągowa. I co nam jeszcze będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna igła preparacyjna, która nie zawsze znajduje się na stanie. W związku z tym można to wykonać w inny sposób. Zamiast igły preparacyjnej możemy posłużyć się zaostrzoną drewnianą wykałaczką, za pomocą której możemy zebrać nagromadzony materiał badawczy i przenieść do kropli wody. Jest to bezpieczne i na pewno łatwe do wykonania dla uczniów. Po wykonaniu preparatu uczniowie obserwują w mikroskopie mikroorganizmy chorobotwórcze i tutaj należy zwrócić uwagę na szczególne cechy. Na każdej roślinie żywicielskiej mogą rozwijać się różne mikroorganizmy i celem naszego zadania badawczego jest, żeby uczniowie zobaczyli, jaki jest różnorodny świat mikroorganizmów. Najwięcej jest oczywiście grzybów mikroskopowych, które powodują choroby, więc tu zwracamy uwagę na kształt zarodników, na wielkość, na barwę, na liczbę komórek w takim zarodniku. Możemy posłużyć się dodatkowymi kluczami, które pomogą nam zidentyfikować, co to jest za mikroorganizm.